Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Kto z Was jest dzisiaj na Pyrkonie? Słuchajcie, mam nadzieję, że znajdziecie chwilę przed śniadaniem albo w trakcie jego trwania, a jeszcze przed wybraniem się na kolejny dzień tego fantastycznego konwentu, aby posłuchać o newsach z planszowego świata, które za chwilkę Wam przedstawię. No i tradycyjnie zachęcam Was do głosowania na grę miesiąca. W tym miesiącu do wygrania gra Orszalk, sponsorowana przez wydawnictwo Czacha Games. Możecie również wygrać Challengers, drużyna marzeń od sklepu Księgralnia, a także kupon na 200 zł, który będzie można zrealizować w sklepie Warbox. Szybki przegląd, co wydarzyło się w minionym tygodniu. Otóż mogliście zanurzyć się w morskie głębiny i sprawdzić, jak prezentuje się i jak grać w nowość od wydawnictwa Phalanx, czyli grę Władcy Oceanu. Link do tego live'a zostawiam Wam w opisie poniżej. A teraz, moi drodzy, zachęcam do aktywności jak zawsze, czyli kciuki w górę, mile widziane. Rozsiądźcie się wygodnie, zanim jeszcze wyruszycie na Pyrkon bądź też inne niedzielne przygody. Zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka Board News. Już w najbliższą środę ma odbyć się wielkie święto graczy, którzy czekają i nie zdecydowali się wcześniej na wsparcie kampanii gry Wiedźmin Stary Świat, a więc od środy będziecie mogli rzucić grosik Wiedźminowi, a właściwie Rebelowi, bowiem ta planszówka wraz z dodatkami od środy będzie czekać na Was na sklepowych półkach. W grze Wiedźmin Stary Świat każdy z graczy wciela się w jednego z pięciu Wiedźminów, czyli profesjonalnego zabójcę potworów. W trakcie Waszej przygody i podróży po rozległych krainach Starego Kontynentu będziecie odkrywać ich tajemnice, ćwiczyć się w walce i zdobywać doświadczenie. W zależności od długości rozgrywki, określonej na początku gry, gracze rywalizują o zebranie od 4 do 6 trofeów. Pierwsza osoba, która zbierze ich wymaganą liczbę, wygrywa całą rozgrywkę, przynosząc w ten sposób najwyższy honor i sławę swojej szkole. A jeśli chcecie wiedzieć, jak w tę grę zagrać przy okazji, oglądając ją nieco dokładniej, to serdecznie Was odsyłam do materiału, w którym wyjaśniam Wam zasady tej gry. Link zostawiam w opisie poniżej. Ukryte znaki i sekrety i kłamstwa to dodatki do gry Mysterium od wydawnictwa Rebel i właśnie taki pakiet, czyli gra podstawowa i dwa rozszerzenia, możecie już zamawiać w ramach rozpoczętej od tego wydawcy przedsprzedaży. Każdy z dodatków zawierają nowe karty, które pozwalają uchylić rąbka tajemnicy i dowiedzieć się czegoś więcej o wydarzeniach z przeszłości. A w samej grze, która jest grą skojarzeniową, opartej na współpracy, jedna osoba wciela się w ducha i za pomocą kart naprowadza pozostałych graczy na właściwy trop. Trop, który ma pomóc pozostałym graczom rozwikłać zagadkę morderstwa. Premiera tej planszówki od wydawnictwa Rebel ma odbyć się jeszcze w czerwcu, a prapremiera odbywa się właśnie teraz na Pyrkonie, a więc jeśli jesteście miłośnikami Marvela, to powinniście odwiedzić stoisko Rebel, aby tam w ramach właśnie owej prapremiery zobaczyć Marvel Dagger. Jest to kooperacyjna gra planszowa dla od 1 do 5 graczy, w której to razem realizujecie misje, pokonujecie przeciwników, no i ostatecznego arcywroga, a wszystko po to, aby uratować świat. Każda z postaci, jaką będziecie grać, jest różna i ma swoje unikalne zdolności, a także artefakty. Już w najbliższy piątek, czyli 23 czerwca, na platformie GameFound odbywa się, a raczej startuje, kampania polskiej wersji językowej gry Łowcy Anno Domini 1492. Jak wyglądają owe łowy, kogo możecie szukać i tropić w mglistych lasach Penzbergu? O tym mogliście posłuchać, oglądając rozgrywkę live moją oraz twórcy gry, czyli Mateusza, a także zachęcam Was do obejrzenia materiału, w którym wyjaśniam nieco dokładniej, jak w tę planszówkę w otwartym świecie grać i czego możecie się po niej spodziewać. Dopowiem tylko, bo to może być dla wielu istotna informacja, że w ramach nowości dostępnej na platformie GameFound samą grę będziecie mogli wesprzeć i zamówić ją, opłacając koszt rozłożony na raty, a dodatkowo wszystkie stretch goale, które zostały odblokowane podczas kampanii angielskiej wersji językowej, dodam tylko, że gra się już ufundowała, będą również dostępne w wersji polskiej. Kto z Was ma ochotę się zanurzyć, to ma możliwość jeszcze do 19 czerwca, jak informuje wydawnictwo Czacha Games, bowiem do tego terminu trwa przedsprzedaż wersji deluxe, no i też polskiej edycji gry Endeavor Deep Sea.
W ramach przedsprzedaży dostępna jest ograniczona pula egzemplarzy, a przypomnę Wam, że Endeavor Deep Sea to gra, w której obejmujemy kontrolę nad niezależnym instytutem badawczym. Jego celem jest rozwijanie projektów oraz zachowanie delikatnej równowagi życia morskiego. W trakcie rozgrywki natomiast gracze będą rekrutować ekspertów, wykorzystywać ich umiejętności do eksploracji nowych miejsc, do badania lokalizacji, do nurkowania, do publikowania ważnych ekologicznych opracowań oraz podejmowania działań na rzecz ochrony morskiej przyrody. Kolejna nowość od wydawnictwa Chacha Games, czyli strategiczna planszówka osadzona w klimatach wiktoriańskiego steampunka, a mam tutaj na myśli grę City of the Great Machine i oczywiście polską edycję tej gry, startuje 20 czerwca, a właściwie startuje jej przedsprzedażowa kampania na stronie wydawnictwa Chacha Games. W tej planszówce jeden z graczy przejmie rolę wielkiej machiny, która kontroluje mechanicznych sługusów, no i próbuje wprowadzić w życie plan udoskonalenia ludzkości, natomiast pozostali gracze będą z tą maszyną walczyć, wszczynając rewolucję jako bohaterowie. Jeśli jesteście na tegorocznym Pyrkonie i odwiedziliście stoisko wydawnictwa Galacta, to być może macie w swoich rękach już przedpremierowo dostępne egzemplarze gry Małe Epickie Wyprawy. Premiera tej małej epickiej planszówki przewidziana jest na 22 czerwca. Przypomnę Wam, że Małe Epickie Wyprawy to przygoda w otwartym świecie. W tej grze każdy z graczy kontroluje zespół trzech elfich bohaterów, którzy podczas rozgrywki starają się ocalić świat i święty lud grzybów przed goblinami. W ciągu dnia gracze będą podróżować daleko i szeroko, odwiedzając wioski, aby zdobyć zadania, nauczyć się potężnych zaklęć. Odwiedzają również gaje grzybowe, aby szukać wskazówek oraz zdradzieckie miejsca w poszukiwaniu artefaktów. Podczas nocy gracze muszą natomiast stawić czoła wyzwaniom związanym z ich zadaniami i decyzjami, rzucając kostkami, licząc na szczęście i wiedząc, kiedy z tego wszystkiego się wycofać. Kolejną nowością od wydawnictwa Galacta ma być gra, która wygrała konkurs na prototypy od Galacty, a której premiera jest przewidziana na 22 lutego 2024, ale będziecie mogli przyjrzeć się jej nieco dokładniej i uważniej na tegorocznym Galacticonie. Chodzi o Ślimaki, czyli dynamiczną, jak twierdzi wydawca, grę dla od 2 do 4 osób gotowych prowadzić do boju oddziały nabuzowanych mięczaków. Gra ma zostać wydana w sposób tradycyjny przez wydawcę, czyli bez kampanii crowdfundingowej. W trakcie rozgrywki w tę planszówkę każdą grupę ślimaków prowadzi bohater, który obdarza swoich podkomendnych specjalnymi zdolnościami i zwiększa szanse na zwycięstwo, czyli eliminację przeciwników z gry za pomocą arsenału zabawnej broni. Już niebawem będziecie mogli toczyć iście epickie pojedynki na 5 frontach równocześnie, jak informuje wydawnictwo Lucky Duck Games, w ramach rozpoczętej właśnie przedsprzedaży gry Zwierzęcy Front, Spiski, Piski i Przyciski, czyli niezależnej gry, która pozwala na łączenie aren z obu części tej karcianki. Premiera gry zaplanowana jest już na nadchodzący piątek, a sama gra to kontynuacja dynamicznej, pojedynkowej karcianki z uroczymi zwierzątkami, które starają się zdobyć przewagę na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Tym razem jednak starcie przenosi się na front wewnętrzny, a trzema arenami są służby wywiadowcze, dyplomacja i ekonomia. Kolejna premiera od wydawnictwa Lucky Duck Games, która ma odbyć się już w nadchodzący piątek, dotyczy gry Plemiona Wiatru i już tę planszówkę możecie zamawiać w ramach trwającej przedsprzedaży. A jeśli chcecie zobaczyć ją nieco dokładniej, to serdecznie odsyłam Was do odcinka premier, w którym pokazywałam Wam tę grę. Dodatkowo, jak poinformował wydawca, podczas tegorocznego Pyrkonu, na którym pewnie część z Was właśnie jest, będziecie również mieli okazję kupić tę grę na stoisku Lucky Duck Games. Sama rozgrywka w Plemiona Wiatru opiera się na kartach. Efekt i moc każdej akcji będą zależeć nie tylko od kart, ale od żywiołów na ręku sąsiednich graczy. W trakcie rozgrywki natomiast będziecie odkażać tereny, sadzić lasy i wysyłać swoich jeźdźców wiatru do budowy nowych wiosek, wykorzystując zdobyte zasoby.
Teraz mam dobrą wiadomość, nie tyle od wydawcy, co od naszego partnerskiego sklepu z planszówkami. Dla tych wszystkich, którzy lubią bijatyki, a konkretnie lubią planszówki typu Battle Royale i przegapili kampanię gry Apex Legends od wydawnictwa Glass Cannon Unplugged. Kampania skończyła się kilka dni temu, ale w ramach przedsprzedaży, która trwa w sklepie Ale Planszówki, możecie zamawiać edycję polską, tą właśnie kickstarterową tej gry. Jeśli chcecie zobaczyć, jak Apex Legends w wersji planszowej, czyli taktyczna gra typu drużyna kontra drużyna, prezentuje się na stole, jak się w nią gra, serdecznie zapraszam Was i odsyłam do rozgrywki, jaką miałam przyjemność odbyć jakiś czas temu. Również linka zostawię Wam do niej w opisie, abyście nie musieli szukać. Natomiast sama gra stara się w autentyczny sposób odzwierciedlać popularną i znaną grę wideo, czyli Apex Legends. Wydawcy na tegoroczny konwent fantastyki, czyli Pyrkon, który wciąż jeszcze dzisiaj trwa, przygotowali coś specjalnego i nie inaczej zrobiło wydawnictwo UV Games, które, jeśli odwiedzicie ich stoisko na Pyrkonie, przygotowało grę Inside Three, czyli trójwymiarowe łamigłówki, które mają przenieść graczy wprost do świata labiryntów. Każda kostka w tej grze bowiem ma swój unikalny kolor, co oznacza różny poziom trudności w wydostaniu się z labiryntu. I teraz jak to działa? Otóż po wrzuceniu do środka kostki małej metalowej kulki musimy wydostać się po drugiej stronie, a właściwie wydostać tę kulkę. Brzmi banalnie, ale w środku jest wiele ciasnych labiryntów, zakrętów, schodów, które udowodnią Wam, że przejście tego labiryntu wcale nie będzie proste. Waszym zadaniem w najnowszej grze od wydawnictwa Dice & Bones, której przedsprzedaż właśnie się rozpoczęła, a mówię tutaj o grze Nocna Parada, będzie uwolnienie potężnych sprzymierzeńców z duchowego wymiaru i pomaszerowanie swoją niezwyciężoną armią przez japońskie wyspy. Jeśli bowiem chcecie zdobyć ognisty tron, musicie działać szybko. Nocna Parada z Tuyokai to asymetryczna gra o kontroli terenu i budowaniu silniczka. Jak informuje wydawca, dla pierwszych 150 osób, które zdecydują się w ramach trwającej przedsprzedaży na zakup pakietu, czyli gry podstawowej oraz dodatków Księżycowe Szepty i Stąpienie Kami, otrzymają limitowany klan małp, czyli nowe jednostki. Ten news będzie tak naprawdę łączoną informacją zarówno od wydawnictwa Lucrum Studio, jak również od wydawnictwa Dark Rabbit, które to, jak już Was informowałam wcześniej w wydaniach Board News, podjęło się wydania gry fabularnej Torgal. A zatem wszyscy miłośnicy tego uniwersum, jak również gier fabularnych od 16 czerwca, czyli od minionego tygodnia, mogą już tę grę wspierać w ramach rozpoczętej kampanii na platformie GameFound. Jeśli tematem jesteście zainteresowani nieco dokładniej, odsyłam Was po pierwsze do materiału Kacpra, który nieco dokładniej wyjaśnił Wam system i opowiedział o grze, a po drugie oczywiście na stronę kampanii. Linki do obu materiałów czy obu stron znajdziecie w opisie poniżej. Teraz coś dla miłośników gier imprezowych, specjalnie od wydawnictwa Portal Games. Otóż w najbliższy czwartek, czyli 22 czerwca, już możecie wybierać się do sklepów i tam sięgać po listy zaświatów, czyli właśnie imprezówkę dla miłośników gier słownych. Drużyny mediów w tej grze będą ścigać się, by odkryć sekretne hasło podpowiadane przez ich towarzysza ducha. No i na zmianę zadają duchowi pytania z puli dostępnych kart niewidoczne dla przeciwnej drużyny. No ale gdzie jest haczyk, zapytacie? Otóż haczyk to, że duch zapisuje tylko kilka pierwszych liter odpowiedzi. Tylko tyle, by podpowiedzieć swoim, ale nie zdradzić zbyt wiele przeciwnikom. W tej karciance, jak zapewnia wydawnictwo Portal Games, mamy przede wszystkim budować swoją talię kart, rozwijać poziom biegłości, aby zagrywać karty z coraz silniejszymi efektami, czyli coś zdecydowanie dla miłośników karcianek i dla miłośników deckbuildingów od Portal Games w najbliższy czwartek, 22 czerwca, dostępne dla Was, czyli Shards of Infinity. Dopowiem tylko, że w tej grze, kiedy nie możemy czekać, aż zakupiona karta trafi na naszą rękę, to odpalamy ją bezpośrednio z rzędu centralnego, zanim kupi ją przeciwnik. Moi drodzy, jak widzicie, łącznie 11 nowych pudełek od wydawnictwa Portal Games zostało zapowiedziane na tegorocznym Pyrkonie, czyli nowości, jakich możecie spodziewać się od śląskiego wydawcy, a nieco więcej o każdej z nich opowiem Wam w następnych odcinkach Board News. W ramach nowych zapowiedzi z okazji Konwentu Fantastyki, czyli
tegorocznego Pyrkonu skorzystało również wydawnictwo Lucky Duck Games, które to zapowiedziało 4 nowe planszówki, które właśnie widzicie i podobnie jak w wypadku Portal Games, nieco więcej o nich opowiem w kolejnych odcinkach Board News. Kto jest na Pyrkonie, być może nurkuje. Kto był w miniony czwartek na naszym live'ie, to bardzo głęboko i bardzo mocno i bardzo długo zanurkował z nami, grając w najnowszą wersję Władców, tym razem Oceanu od wydawnictwa Phalanx. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda produkcyjny egzemplarz tej gry, czyli czego możecie spodziewać się 4 lipca w sklepach, to odsyłam do materiału. A jak już wspomniałam, 4 lipca zaplanowana jest premiera tej gry. Władcy Oceanu to gra dla od 2 do 4 graczy, którzy podobnie jak w Władcach Ziemi będą starali się przejąć kontrolę nad jedną z 4 gromad. Tym razem to będą zwierzęta morskie, czyli ryby, gady, skorupiaki bądź głowonogi. Rozgrywka zakończy się, kiedy na Ziemię spadnie asteroida i zrobi całkiem spory galimatias. A jak to wszystko policzyć i jak prezentuje się na stole? Jak wspomniałam, zachęcam Was do zerknięcia, rzucenia okiem na naszą rozgrywkę. Przy okazji będziecie mogli zobaczyć, jak ta planszówka prezentuje się na stole. Nowa gra w świecie Everdella. Tak wiem, wszyscy fani tej uroczej, kolorowej planszówki zacierają teraz ręce. No i niebawem mamy dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat ponad tajemnicze sylwetki 4 postaci, które wydają się być bliskie wodnym klimatom, jak sądzicie. Tymczasem fani Everdella mogą już skakać z radości. Myślę, że nie jeden z Was zauważył, że ostatnio coraz więcej pojawia się gier planszowych, które powstają na bazie mniej bądź bardziej znanych gier komputerowych. I taki pomysł ma również wydawnictwo Simon, które to właśnie zapowiedziało planszową odsłonę gry Metal Gear Solid, no właśnie w wersji planszowej, czyli board game, która to będzie zabierać graczy do tego uniwersum. To ma być gra kooperacyjna, podzielona na scenariusze i akcja dziać się będzie po wydarzeniach z pierwszej części gry komputerowej. W grze wcielamy się w kultowe postaci, będziemy musieli zmierzyć się z przeciwnikiem, a każdy scenariusz ma oferować kilka możliwych sposobów jego przejścia. Wydawca zapowiada też rozbudowany system sztucznej inteligencji, który ma zapewnić wysoką dynamikę rozgrywki. Cześć! Powoli wakacje zbliżają się dużymi krokami, więc dziś chcę Wam pokazać 2 gry, które spakujecie do większej kieszonki. Pierwszym z tych tytułów jest gra karciana od wydawnictwa Egmont pod tytułem 7 rund. I jak możemy wydedukować, gra dosłownie trwa 7 rund. W tę grę zagracie od 2 do 5 osób od 8 roku życia. Podczas gry podzielcie karty na 2 kubki. Jedna kubka powinna zawierać karty odliczające rundy, natomiast druga karty, które będziemy dobierać. Każdy z graczy dobiera po 4 karty na rękę i rozpoczyna się rozgrywka. Począwszy od pierwszego gracza, dobieracie jedną kartę, zagrywacie również jedną kartę, rozpatrujecie jej efekt i kończycie swoją turę, tak aby mieć zawsze 4 karty na ręce. Dobrze, ale jakie efekty występują w grze? Otóż żółta jedynka mówi nam, aby zmienić kartę z dowolnym rywalem. Niebieska dwójka pozwala dobrać kartę z wierzchu talii i zagrać kolejną kartę z ręki. Czarna trójka każe odrzucić 2 karty z ręki dowolnego gracza. Różowa czwórka nie ma efektu. Czerwona piątka każe każdemu z graczy, którzy mają wartość punktową powyżej 18, odrzucić 2 karty z najwyższą cyfrą. Pomarańczowa szóstka działa jako tarcza, która chroni nas przed efektami z kart rywali. Natomiast zielona siódemka każe każdemu z graczy odrzucić kartę z cyfrą 7. I tak jak wspomniałam, gra trwa dosłownie 7 rund i po tej 7 rundzie podliczamy wszystkie punkty z kart, które zostało nam na ręce. W tej grze wygrywa gracz, który uzyskał najwięcej punktów zwycięstwa. Drugą propozycją na wakacyjne wyjazdy jest gra karciana.
Hejże, tu Michał. Biohack to gra, która pozwoli Wam wcielić się w szalonych naukowców, starających się stworzyć nowy gatunek, mieszając ze sobą już istniejące. Zagracie w nią od 1 do 4 graczy, zbierając geny różnych zwierząt za pomocą Waszych droidycznych pracowników. Ciekawym mechanizmem wydaje się ów worker placement, który przynosi więcej korzyści, jeżeli wysyłacie pracownika na pola z droidami innych graczy. Ponadto będziecie musieli brać pod uwagę ryzyko wysyłania ich czasem w niebezpieczne miejsca i odpowiednio nim zarządzać. Jeżeli chodzi o postaci naukowców, to każda z nich charakteryzuje się unikalnymi cechami i umiejętnościami, czekającymi tylko aż odblokujecie je w trakcie rozgrywki. Podobnie będzie z istotami, które powołacie do życia. Każda stanie się Waszym pomocnikiem i wniesie coś ciekawego do gry. Niektóre mechaniki zostały zainspirowane terraformacją Marsa i Na skrzydłach, więc jeżeli jesteście fanami tych gier, warto przyjrzeć się Biohackowi. Niestety, na ten moment nie ma możliwości wysyłki do Europy, ale wydawca poszukuje partnerów do współpracy, więc kto wie, może będzie to nawet ktoś z Polski. Tymczasem grę możecie przetestować na Tabletop Simulator, a czas na wsparcie macie do 1 lipca. Teraz kampania na GameFound z wyjątkowo niską ceną za wysyłkę w naszym kraju, a to za sprawą tego, iż jest to nasz rodzimy wydawca. MicroArchitects to mała, ale posiadająca głębię gra z rodzaju Easy to Learn, Hard to Master, w której będziecie projektować swoje własne miasto. Zagracie w nią od 1 do 4 graczy w kilku różnych trybach wprowadzających angażujące urozmaicenia do rozgrywki, takie jak nowa punktacja i opcje do interakcji. W swojej rundzie będziecie umieszczać na planszy miple w kształcie różnych domków, starając się odtworzyć różne elementy krajobrazu przedstawione na kartach. Kiedy uzupełnicie wszystkie pola w konkretnym sektorze, dostaniecie do dyspozycji łódź, a te z kolei pozwolą Wam dobierać specjalne karty celów do zrealizowania, albo po prostu dadzą punkty na koniec gry, jeżeli ich nie wykorzystacie. Sam pomysł został zaczerpnięty z poprzedniej gry tego wydawnictwa, osadzonej w steampunkowych klimatach Skyline Express. Możecie więc znaleźć tu pewne podobieństwa. Jeżeli macie ochotę, możecie również sprawdzić grę na tabletopie, a czas na wsparcie kampanii macie do 25 czerwca. Jeżeli wolicie jednak coś w bardziej fantastycznych klimatach, wróćmy na Kickstartera, gdzie aktualnie trwa kampania Thiefdom, czyli gry dla 1 do 4 graczy, zilustrowanej przez jednego z moich ulubionych artystów, Miko. W grze wcielicie się w złodziejaszków biegających po mieście i kradnących co popadnie, unikając kontaktu z patrolującymi miasto strażnikami. Co ciekawe, nimi również będziecie sterować Wy. Główna mechanika, na której opiera się gra, to pick up and deliver, czyli zbieranie przedmiotów i dostarczanie ich w odpowiednie miejsca. Jest ona jednak wzbogacona w elementy programowania akcji, gdyż na początku rundy będziecie układać przed sobą w dowolnej kolejności zakryte kafle determinujące to, czy poruszycie się jednym ze swoich złodziei, czy jednym ze strażników. Dodatkowo w grze znajdziecie sporo kart pomocników wprowadzających ciekawe mechaniki urozmaicające rozgrywkę. A wszystko to w połączeniu z modularną planszą sprawia, że gra obiecuje naprawdę sporą regrywalność. Jeżeli przypadła Wam do gustu, możecie sprawdzić ją na Tabletop Simulator, a czas na wsparcie macie do 30 czerwca. To tyle na dziś, dzięki i do następnego. Teraz, moi drodzy, pozwólcie, że opowiem Wam o pewnej inicjatywie, która trwa już od bardzo dawna i o której na pewno wielu z Was słyszało, ba, wielu z Was w niej cały czas aktywnie uczestniczy i dla Was to nie będzie żadna wielka nowina, ale wiem, że jest sporo osób, które być może nie słyszały, a chętnie wzięłyby udział w poczcie planszówkowej. Otóż czym poczta jest? Poczta pozwala wypożyczać pakiety gier, grać w nie i przesyłać je kolejnym graczom i działa wyśmienicie, a teraz jeszcze lepiej dzięki temu, że ruszyła strona i możecie zapisywać się całkowicie automatycznie, wypożyczając kolejne pakiety, jakie Was interesują, właśnie na stronie poczty. Jeśli jesteście zainteresowani, to zerknijcie sobie koniecznie na stronę, zostawię Wam link w opisie poniżej, bo to jest naprawdę świetna, a teraz jeszcze świetnie działająca inicjatywa. Gratuluję organizatorom, życzę Wam, moi drodzy, dużo wytrwałości, abyście jeszcze bardziej rozwijali ten projekt, a Was, moi drodzy gracze, niezależnie czy znacie pocztę, czy jej jeszcze nie znacie, serdecznie zachęcam do odwiedzenia strony i korzystania właśnie z tej
globalnej, ogólnopolskiej wypożyczalni, bo to pozwoli Wam poznać wiele tytułów, nie kupując ich, a wypożyczając i być może dzięki temu złapiecie taką zajawkę na planszówki i powiększycie swoje kolekcje. Dział promocji możecie sprawdzić, co tym razem wystrugał dla Was nasz partnerski sklep z planszówkami, no i w tym wypadku również książkami, czyli Księgralnia. Natomiast ta oferta dotyczy planszówek, bo jest skierowana specjalnie dla Was, graczy planszowych. Startuje od dzisiaj, tradycyjnie do najbliższego piątku. I w ramach tej specjalnej oferty, jak widzicie, możecie kupić grę Woodcraft. Po więcej szczegółów odsyłam Was, jak zawsze, do opisu poniżej. To tyle z naszej strony, moi drodzy. Jak zawsze bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie, zachęcam do aktywności. A wiecie co robić. Kciuki w górę, bardzo mile widziane komentarze, jeśli macie ochotę podzielić się swoimi wrażeniami, na przykład z Pyrkonu, a może przybiliście piątkę Kacprowi, który jako terenowy redaktor Board News po Pyrkonie krążył, być może jeszcze krąży.